Bardzo serdecznie z tej strony się robi tam w kolejnym odcinku z Atomic Heart. Ostatnio skończyliśmy na tym bebziku, który nas zaatakował. Oj, tu widzę, że coś się w ogóle zbugowało. Gdzie wziąć tego nie mogę. Na szczęście ten pojemnik jest już szczelnie zamknięty, bo ten tutaj to jest po prostu agregat nie z tej ziemi. Dobra, ale w miarę nam to poszło. Co prawda sporo utraciliśmy HP, ale bez takiego przygotowania i tak poszło, myślę, że dobrze. Autonomizacja mózgowa, sobie możecie przeczytać jak chcecie. Możecie sobie zatrzymać film w każdej chwili. No i kochani, chciałbym was zaraz uprosić, bo jakby nie patrzeć, rozwijam nadal sobie ten kanał swój i tak dalej. Bo ten w ogóle już jest bez głowy. No teraz jest bez wszystko. Co? O ty! No właśnie, właśnie, właśnie. Moi drodzy, chciałem was prosić o to, żebyście sprawdzili, czy macie subskrypcję po prostu na moim kanale i ogólnie chciałem wam podziękować za te wszystkie suby, lajki i tak dalej. I mam nadzieję, że tylko i wyłącznie będziemy pili się w górę, nie w dół. W sumie piąć w dół się nie da, nie będziemy spadać. Dobra, bluszcz. Bluszcz to endoszkielet eksperymentalnego biologicznego stworzenia. Ma polimerowe mięśnie i przeszczepiony mózg psa. Bluszcz jest częścią programu wykorzystywania miopolimeru MP15A w sztucznych mięśniach. Właśnie bardziej ważne rzeczy będę wam czytał, ale resztę zostawię wam do przeczytania. Jeśli chodzi o tę lalkę, rozumiem, że wasze zabawki nie są przeznaczone dla małych dzieci, ale szkoda byłoby je wyrzucić, a nie chciałbym ich zatrzymać dla siebie. W każdym razie, 2 tygodnie temu przy bramie zakładu znaleziono szczeniaka z tą lalką w pysku. Może się zgubił, a może ktoś go porzucił. Wyglądał normalnie, ale nie chciał oddać lalki. Ciągle ją nosił w pysku. Zastanawialiśmy się, czy nie zrobić z niego stróża, ale się do tego nie nadaje. W końcu wysłaliśmy go do Pawłowa. Wszyscy tam lubią psy i na pewno go nie skrzywdzą. Nie wiedziałem tylko, co zrobić z tą lalką. Pomyślałem, że może znajdzie się dla niej miejsce w muzeum. Smutno mi się robi, jak na nią patrzę. O, czyli już wiadomo, skąd ten pies. No nie zrobili mi krzywdy. Dobra, czy dostaliśmy sporo tych punktów? 95, no tak. Postać. Możemy się jeszcze bardziej ulepszyć? Możemy. Ej. Dobra, bierzemy sobie kolejne ulepszenie. Myślę, że to będzie spoko. Będziemy mieć od cholery miejsca w ekwipunku. W sumie spoko. W sumie spoko. Jak wygląda nasz ekwipunek w tej chwili? U panie. Nie no, spoko. Automatyczne sortowanie, pięknie. To jeszcze możemy oddać, bo w sumie z tego nie korzystamy. Ammo jest, wszystko jest, świetnie. Zapisujemy. Zapisywanie danych. Teraz to mamy od cholery tego, chociaż wiecie co, nie wiadomo, czy nie będziemy walczyć jeszcze z tym gównem ponownie. Wiecie co, sobie porobię sobie kartusze. Ze 3. Dzięki. Autoryzacja. I jeszcze jeden kartusz. Taki. Czyli 6 slotów sobie zapełniliśmy. No ale dzięki temu mamy spory wybór, jeżeli chodzi o te kartusze. Nadal jestem skłonny do tego prądu, bo jednak więcej mamy tutaj postaci, które są wrażliwe na prąd. Myślę, że tak będzie lepiej. Ty! Teraz już nie będziesz ruszał. A może właśnie wy coś jeszcze kryjecie? Nie trać głowy. Nóg też nie. Ty już wszystko straciłeś. Chłopak przegrał wszystko w kasynie. Dotarliście już do WGN-u, majorze? Komisja rządowa za chwilę tu będzie. Jestem w WGN. Próbuję aktywować tryb ćwiczeń wojskowych. Wszystko skomplikowała cała masa dziwnych guwien. Jeszcze jakieś pytania? Pośpieszcie się! Nie zawiedźcie doktora Seczenowa po raz kolejny! O kurde. Tak a propos guwien. No. Nic. Sparto Lili, fajny potencjał. Świetnej postaci. Nora była to jedna z najlepszych. Jedną z najlepszych. Już Nory nie ma. O kurka, wódka. Wow. Czemu nikt nie pracuje?
Jazda! Who's next? Wow! Kurde, szkoda, fajna muzyka leciała. Dlatego mówię, masowa telekineza jest broken. Jest mega broken. Bo mielibyśmy tutaj normalnie Saigon. No tak, dwa razy jedno, znaczy dwa razy telekineza, trochę podobijanie. I jest luz. I jest luz. Dobra, wszystko wzięliśmy? Nie wszystko. Kolejna studentka pewnie. Trach, chrzęst, trzask, obojczyk, ból. Co ty robisz? Co ty robisz? Chrzęst, trzask, wygięty, złamany, kręgosłup. Jasne. Powiem przewodniczce, że znalazłem kolejnego. Wygląda na studenta medycyny. No, raczej studentkę. Studentem to ona raczej nie jest. Znaczy, studentem, no jakby nie patrzeć, po części jest, ale raczej studentką. Diagnostyka radiopolimerowa. Chciałby się większy zasięg tego wyszukiwania, bo naprawdę, jeżeli chodzi o ten zasięg, to jest porażka. Automat renowacyjny do technicy. No, dzisiaj specjalistom, technikom będą wydawane specjalne karty w celu ograniczenia ich dostępu do automatów renowacyjnych Nora na terenie Wogn. Nie uszło mojej uwagi, że część personelu tworzy różne urządzenia do użytku osobistego, udając, że robią to w celach służbowych. Pamiętajcie, elementy Nora nie stanowią własności wspólnej i są inwentaryzowane przez dział zaopatrzenia. Nie zmuszajcie mnie do podjęcia bardziej drastycznych środków. Zakaz pływania. Nie pływać mi w polimerze. Słyszałem, że młodsi technicy zalewali podczas budowy nowe pomieszczenia polimerem i korzystali z niego jak z zjeżdżalni wodnej. Rozumiem, że to dobra zabawa, sam nawet kilka razy to robiłem, ale po pierwsze, to niebezpieczne oraz po drugie, to niedorzeczne. Ponadto, polimer pozostaje w ściankach działowych między pomieszczeniami, co może uszkodzić gips i okładzinę. Każdy przełapany na takim pływaniu straci premię za polimeryzację, to ostatnie ostrzeżenie. Dobra, dobra. Nie strasz, nie strasz. Czyli wstęp wolny mamy tutaj. Ale my chcemy udać się w to miejsce. Dobra, to było tu. No i nawet nie jestem zły w te klocki. To co było nie tak z prawdziwymi interfejsami beta? Ponieważ pierwotnie w kolektywie nikt nie miał mieć żadnych przywilejów, wszyscy mieli być sobie równi. Tak, już o tym rozmawialiśmy. To na co im były te interfejsy beta? Żeby zabezpieczyć kolektyw przed nieprzewidzianymi zagrożeniami ze strony osób głodnych władzy. To niemożliwe, w kolektywie wszyscy są równi. Szlak, interfejs alfa! Istotnie. Intruzi lub opozycja wśród równych sobie mogliby usiłować zdobyć interfejs alfa. To mogłoby doprowadzić do ofiar w ludziach, co byłoby nie do przyjęcia. A jak niby interfejsy beta miały temu zapobiec? Ich posiadacze nie mogli samodzielnie podejmować decyzji, ale mogli być obecni w kolektywie bez uczestniczenia w nim. Innymi słowy, mieli pełną autonomię przy jednoczesnym dostępie do sieci informatycznej. I co z tego? To w zasadzie to samo, co mamy teraz. Patrzycie na to z perspektywy człowieka. A z jakiej niby perspektywy mam na to... O, cholera. Szef chciał założyć pierścienie beta jakimś robotom, żeby nikt w kolektywie nie mógł nimi sterować. Doktor Sechenov planował nakazać swoim wiernym bliźniakom strzec interfejsu alfa. Po zalogowaniu w kolektywie mógł nimi sterować z dowolnego miejsca na Ziemi. Jednocześnie nikt inny nie mógł wydawać im poleceń. Nie wiedzieliby nawet o ich istnieniu. Moment, Charles, nie do końca rozumiem. Dałoby radę uruchomić kolektyw tak, by wszyscy byli równi, a potem zniszczyć interfejs alfa? Z pewnością, ale nasuwa się inne pytanie. Kto by to chciał zrobić? Doktor Sechenov. Jesteście tego pewni, towarzyszu majorze? Tak, znaczy chyba. No właśnie, chyba. Proszę, twoja lewa ręka, zamocuj ją sobie. Jeszcze głowa. Już prawie. Dobra, w tym odcinku to już zrobimy. I następne jest po drugiej stronie, czyli tak musimy tędy przejść i tak.
No właśnie, ale naprawdę, wiecie co, serio, ja myślałem, że ta gra jest mega krótka. No w sensie, no 7-8 godzin i basta. Ale ta gra jest mega długa. Ta gra jest oporowo długa i naprawdę mi się wydaje, że my skończymy może na 20 kilku odcinkach, ale na pewno nie na 20. Skanuję obszar wystawy. Znaleziono moduł głowa. Ustalanie współrzędnych. Ocena integralności struktury. Kurczę, ciemno tu. Nie podoba mi się to. Kurczę, naprawdę to przerywanie tych rozmów jest słabe. A, tu są te dziady. No sporo tego tu. Gdzie mnie staniesz? Bon. Nie żyjesz? Oj, snajperem to ja nie będę. Do góry. A, bo ty tu jeszcze jesteś. No, bez jej. To było szybkie. Ta zmiana muzyki też. Ta zmiana muzyki też. Czemu z ciebie nie mogę sobie wziąć nic? Dobre pytanie. Tu jeszcze jest. Czy nie? Świeci się jakby było. Ale chyba się zbugowało po prostu. No. Gdzie to jeszcze było? Tu było. Najgorsze jest to zbieranie tutaj. Myślałem, że będzie bardziej takie... Wiecie, jakby to powiedzieć... ogólnikowe, że zrobimy tak i pozbieramy wszystko, ale to niestety tak nie działa i to jest niedorobione moim zdaniem. Ale o tym wam opowiem pewnie już przy samej klasyfikacji gry i ogólnych odczuciach moich tutaj wobec tego wszystkiego. Myślę, że to jeszcze szybko nie nastąpi. Szybko to raczej nie nastąpi. Dobra, co to jest? Tutaj mamy jakiś mały kompleks, to jest chyba księżyc. Wszystko? Czy ja czymś zapomniałem o czymś. Kompleks Neptun to podwodne miasto, które od 1944 roku znajduje się na dnie jeziora Lazu. Kompleks jest także jedyną w swoim rodzaju placówką naukową, w której prowadzi się badania przede wszystkim nad specjalnymi roślinami wodnymi wykorzystywanymi w produkcji polimerów. Dobra, czyli ten kompleks nie jest na Księżycu, tylko jest pod wodą. Dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć. Co to jest? A to jest ten główny kompleks. Gdzie to podpieraliśmy? Jakieś nowe ścierwo? Od cholery dają nam tutaj zapisów, nie wiem czemu. Zapisywanie danych. Dostęp przyznany. W sumie wchodzę tylko tutaj specjalnie po to, żeby zobaczyć, czy nie ma nory. 92. No nie stać nas na nic niestety. Sporoczne obrażenia od żywiołów. Może to by się przydało. Takie laserowe większe def. Dobra, i tak musimy na to iść. I możemy sobie to przy okazji wziąć. No i fajno. A jak z tymkami? Nie mamy full? No prawie mamy full. Apteczek mamy od cholery. Dobra, tu jest zamek. I tu jest kolejny przeciwnik. Tam jest kolejny przeciwnik, którego nie znamy jeszcze.
chleba. Na szczęście wy mądre nie jesteście. I powiem wam osobiście, że bardziej mi ta gra chyba podchodzi, jak jest w tym trybie jakby podziemi. W sensie, gdzie mamy zamknięte tereny i tak dalej, niż otwarte. Nie wiem dlaczego, bo zazwyczaj jestem raczej zwolennikiem gier właśnie z open worldem, z otwartym światem. A tutaj jakoś mi bardziej podchodzi jednak ten zamknięty. Którędy mam iść? Pod ziemią czy coś? Raczej. Nie inaczej. No, właśnie. Tam nic nie ma. Tu jest skrzynia. Aż się przypominają początki w tej chwili. I tu widziałem skrzynkę, no właśnie. Pseudo latarka nam się z tego robi. Wow, ile rzeczy. No niemożliwe, nie da się go operować. Tu możemy wyjść. Nawet musimy. Dzień dobry. Gdzie mam znaleźć głowę? Musicie wejść do hali Ikar. To na drugim poziomie tego obiektu. Niestety nie mam informacji na ten temat. Po awarii wszystko się pomieszało. Co ty nie powiesz? Co to? Możecie uruchomić bieługę. A w czym to pomoże? Nie wiem. To tylko sugestia. Dobra, nie zaszkodzi spróbować. Nie mamy za dużo opcji do wyboru. Tierieszkowa, gdzie tu jest rozdzielnia? Na samym szczycie. Świetnie, czyli nie mamy prądu. Właśnie tego mi brakowało. I w dół. Dobra, tego paniczka już nie ma. Co tu się dzieje? Co to są za przeciwnicy dziwni? Gdzie oni są? Tam jest jeden. Dobra, siadło. Chodź, przyjacielu mojej kozy. I gleba. Leżeć. Dobra, już chyba ich więcej nie ma. Na szczęście. Tu itemki. Tu itemki. Chciałem więcej strzelania, to mam. Wiem, że tu się da wejść. Dawno tego nie mieliśmy. Ej, no, nie chciałem tego tak. Gra nas troszeczkę uczy innych klawiszologii. To się myli. Charles, czyli kiedy Sechenov stworzył nowe interfejsy Gamma, zniszczył stare interfejsy Beta, tak? Oficjalnie tak. Ale zniszczono tylko sprzęt do wytwarzania interfejsów Beta. Dwa eksperymentalne pierścienie zwyczajnie usunięto z rejestrów i wpisano jako zezłomowane. Po co tyle zachodu? Nie chciał niszczyć owoców swojej ciężkiej pracy. Doktor Sechenov zachował je na pamiątkę. To gdzie teraz są? Byli gdzieś w ośrodku naukowym Sechenova, tu w zakładzie 3826. Najwyraźniej jednak po awarii w jakiś sposób zniknęły. Najwyraźniej? Widzicie, co tutaj się dzieje, prawda? Teraz nikt nie wie na pewno. Pierścienie mogą leżeć na jakimś blacie, albo mogły je zniszczyć szalejące roboty. W kolektywie nie będą w ogóle potrzebne. Doktor Sechenov i jego naukowcy rozwiążą wszystkie problemy bez nich. Lepiej bym tego nie ujął. Chcieliście czego? Byłeś z wycieczką? A czy to ważne? Nie. Może. Tak, zdecydowanie. Ale to już bez znaczenia. Nie podoba mi się ten nieokreślony, galaretowaty stan umysłu i nie chciałbym przedłużać mentalnej agonii czczą gadaniną. Mentalna agonia czczej gadaniny. Charles, skąd ten towarzysz wie, że z tobą rozmawiam? Cóż za błyskotliwy i finezyjny dowcip, towarzyszu majorze. Znajduję się w niekomfortowej sytuacji, przypominającej poniekąd długie oczekiwanie przed rozstaniem lub długą podróżą, której nikt nie chce odbyć, lecz musi. Albo jest zmuszony. To bardzo ponure podejście. Nie mam nic do dodania. Dobra, kolejny... wzięty. Wow. A to co robi? Bieługa to najszybszy uniwersalny pojazd zanurzalny świata.
Może osiągać prędkość do 78 km na godzinę i wykonywać misje wojskowe lub cywilne. No właśnie, ale odblokujmy sobie tutaj ten dostęp. W ostatnich kilku lat dowiedzieliśmy się o dnie oceanu więcej niż przez całe poprzednie stulecie. Jeśli chodzi o mnie, lepiej eksplorować głębię oceanu niż przestrzeń kosmiczną. Nie ma żadnych sekretów, karałby kraby, muł i parę zbliżonych gatunków ryb. Nigdy się na tym nie zastanawiałem, bardziej interesuje mnie, co jest na powierzchni. No, jedneczka. Jeśli o mnie chodzi, lepiej eksplorować głębię oceanów niż przestrzeń kosmiczną. Fascynujące. Dlaczego? Trzeba dobrze znać własne podwórko, zanim się zacznie odwiedzać cudze. Nie mówcie, że się zbagowaliśmy, błagam. Ja pier... O! O Jezu, całe szczęście. Już myślałem, że będzie bug. Dobra, kolejny zamek. W Skyrimie i w ogólnie w Dying Light'cie i tak dalej byłem mistrzem w zamkach. Jak widać, już nie jestem. Wow. Co my tu mamy? Więcej rzeczy. I nic więcej. Trochę ammo. Wzięte. Teraz ty. Wszystko? Chyba wszystko. Dobra. Adaptywne pomieszczenia. Przewodniczące wycieczki. Adaptywne pomieszczenia to następny krok w modernizacji sowieckiego budownictwa i przemysłu. Projekty mobilnych budynków zapowiadają się rewelacyjnie i uwzględniają wszystkie wymagania bezpieczeństwa i użyteczności, takie jak odporność na wiatr, stabilność sejsmiczna czy potrzeby zawodowe i rekreacyjne mieszkańców. Wkrótce odejdą w zapomnienie odziedziczone przez Związek Radziecki grzechy carskiej Rosji, takie jak nieustawne mieszkania komunalne, baraki robotnicze czy molochy przypominające ludzkie mrowiska. Uwaga, dla przewodników wycieczek, obecnie eksponaty są w konserwacji. Zwiedzającym wolno oglądać adaptywne pomieszczenia, ale nie mogą do nich wchodzić. Złamanie tego zakazu grozi uszczerbkiem na zdrowiu lub nawet śmiercią. Uwaga, niebezpieczeństwo. Do starszy inżynier W. Martaszew. Władimir, podobno białuga, która wisi w galerii, ma kompletne wyposażenie, a nawet działający silnik. Wiesz, co by się stało, gdyby ktoś nacisnął ten przycisk, co trzeba? W najlepszym wypadku zburzyłyby wszystkie mury, a o najgorszym nawet nie chcę myśleć. Natychmiast wyciągnij z niej silnik i postaw barierki, albo pójdziesz do Wawiłowa. Oni się tego Wawiłowa boją trochę. Dobra, głowy nadal nie mamy. Tego się nie spodziewałem. Gdzie ja wychodzę? To gdzie jest sam szczyt? To tu się odjanie Pawla? Coś tu chyba jest. Kurde, nie wiem. Tędy przejść nie przejdę. A, ja mogę tu pływać. Dobra. Gdzieś tu właśnie jeszcze było to. Nie wiem, czy my tu możemy oddychać, czy nie możemy. Wiem, że jeszcze jeden tu powinien być samolocik. Zbugował się i spadł w dół. A nie. Nie zbugował się. Tu ktoś jest. Ale niestety nie żyje. Teraz już na pewno. Tam nic nie ma. Ale rozumiem, że my musimy jakoś dziwnie przejść. W tym polimerze serio się pływa jak w wodzie. Nie wiem, czemu kamery nie ma. Tam jest skrzynia i na pewno z tego skorzystam, ale za chwilę.
Najpierw trzeba zobaczyć, czy tu nic nie ma. No, czemu ty tak zrobiłeś? W dół. Nawet po nich nie będę szedł. Czy tak dużo nie dają? Najgorsze jest to, że w tym polimerze nic nie widać. No i znów Dying Light. Rozumiem, że musimy przejść po prawo. Dobra. Już blisko, już blisko. Ej, on miał taką linkę od początku? Nie wiedziałem. Op. I gdzieś tu była skrzynia. Siema, wujek Wiesiu. Leci do nas. Leci, zauważył. Pies gończy. Leżeć, piesku. Tu coś jest. Tylko jak tam się dostać? Tu coś na pewno jest. Kurde, ryzyk fizyk. Aha, udało się. Ja nie odpuszczam takich rzeczy. Dobra, więcej rzeczy tu nie widzę. Dobra, teraz na telekinezę powinieneś pójść, a nawet nie. Czego muzyka możemy wyłączyć, bo znów mi prawa autorskie przypierdzielą. No to niestety chyba będą prawa autorskie. Coś kliknąłem, nie wiem co. To chyba coś tu nie działa. Chyba na pewno. Gdzie ty idziesz, chłopcze? Ten jaki parkurowiec. Dobra, ale to była tylko skrzynia. Tu dalszego wyjścia nie widzę. I to jest słabe. Gdzie jest dalsze przejście, mi powiedzcie? Tu? A, tutaj się drzwi otwierały. No! Wskocz, 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 chłopie. Już mamy głowę dla tej... dla tego robota. Rączka zwisa. Widzę, że pełen wypoczynek. Dobrze, dobrze. Typowy Związek Radziecki. Dobra. I teraz nie spierdolić. Nie spierdoliłem. Jeszcze. Czy ja mogę tutaj? Nie mogę użyć mojego skanu. Ale widzę, że coś jest na górze. Kurdej. A dobra, my tu wejdziemy na szczęście. Słyszę robota. To stąd idzie prąd. Jesteście pewni? Absolutnie. Jak tam? Bo jest tu moja ulubiona rzecz na całym świecie. Przekaźnik. Naprawdę? A myślałem, że szklany pojem. Przestań. Charles po prostu sobie jeja robi z tego, co widzę. Tak, bestie poukrywały nam to, no. Więcej nie ma? Więcej nie ma. Ja to spierdolę, zaraz jestem pewny. O Jezu, ale było blisko. Nie chciało mi się leć dookoła, jestem leniwy. Jestem głupi, bezdennie głupi. I przez swoją głupotę zginąłem. Jeśli ktoś mnie pochowa, niech wyryje to na moim nagrobku.
Nie liczyłbym na to, pewnie wrzucą was wszystkich do zbiorowej mogiły. Nie liczyłbym na to. Pewnie wrzucą was wszystkich do zbiorowej mogiły. Dlaczego? Dużo ludzi zginęło? Tak. O wiele za dużo. To dobrze. Nie chciałbym, wiecie, opuścić kolektywu. W kupie raźniej, co nie? Jasne. Taka imprezka. Więcej robotów. I nie podobasz mi się. Dobra, na pewno to musi być zmienione. Powiedziałbym nawet, że bardziej zmienione. Zresztą dwa. Czemu to idzie tak, jak idzie? A, dobra, rozumiem. W ten sposób... Czyli tego nie musiałem zmieniać nawet. I w ten sposób. Okej, jeżeli prąd już jest... Musimy teraz iść na dół znów? Ej, dobra, to mi się nie podoba. Ale wiem, że tu będzie draka. Ciebie to ja nie chcę tu, bo ty jesteś irytujący i to mocno. O, ten robi kamehę. Kamehameha! O, i do góry! O kurde. Chleba. To nie było nawet trudne. Chciałem, że będzie ciężej. Jest dużo rzeczy. No i znów jesteśmy na górze. Nawet jest samochód do wyjazdu. Dobra, ciebie zebraliśmy. No. Tego dziennikarza na tajną wycieczkę po WOGN. Wszystko mu pokazałem. Jak on chyba uszał oczy. Kiedy wyjdzie jego artykuł, cały świat nam pozazdrości. Zarządzą kolejne sankcje i zamówią nową partię robotów. Ci kapitaliści nigdy nie przestaną mnie zadziwiać. No i to mi bardziej w sumie pasowało do czasów współczesnych, nie tylko gry. To było takie puszczenie oczka, ha, 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 kurwa, sankcje sankcjami, ale my jesteśmy lepsi. Oj, nieładnie, nieładnie. Takich smaczków tu nie powinno być. Jeżeli Mantpisz jest taki bezstronny. Oj, to macie wielkiego minusa u mnie. Dobra, więcej lutu. Dobrze, dobrze. A ty kim jesteś? Z tobą nie możemy porozmawiać, mimo iż jest jakaś opcja. No właśnie, bugi. Bugi w tej grze są... duże. Niekiedy. Aczkolwiek na pewno porównywalnie mniej niż w Sons of the Forest, które jest beznadziejne. Dobra. Sporo rzeczonków nam tu wyleciało. No dole coś jeszcze jest. I teraz nie wiem, czy tu jest wyjście, czy ja tutaj powinienem iść. Według ciebie Filatowa była w zmowie z Pietrowem nie tylko z miłości, prawda? Dlaczego tak uważasz? Powinienem zaznaczyć, że Larisa Filatowa jest zdolnym i uznanym naukowcem. Samodzielnie przeprowadziła projekt, który wykracza poza kompetencje wielu z najznakomitszych umysłów tego świata. Do czego zmierzasz? Nie jest głupia i nie wypełniałaby ślepo rozkazów bez należytego uzasadnienia. Nieważne, kto by je wydawał. To ma znaczyć, że dobrzy ludzie odwracają się od szefa, a on próbuje się ich pozbyć? Czyli Pietrow jest bohaterem? Ludzie, którym macierz dała wszystko, muszą mieć poważny powód, by ją zdradzić. Ale nie można usprawiedliwić krwawej ścieżki, którą obrał Pietrow. Pieprzony kapitalistyczny kolaborant. Całkowicie się zgadzam.
Dostęp przyznany. Czyli widzę, że tutaj całkowicie nasze rozumowanie się zmienia w tej postaci. Fajnie, fajnie, fajnie. Ale powiedziałbym, że bardzo fajnie. 110 polimeru. O, dobra. Więcej HP. Więcej HP. I naprawdę nie wiem, czy ja tutaj muszę iść, czy nie muszę. Bo widzę, że tutaj trochę rzeczy jeszcze jest. Nie wiem tylko, czy to nie jest już wyjście. Tam też są jakieś robociki. Ja widzę, że to jest ul. To mi się już mniej podoba. Dobra, ale widzę tak, tutaj jest coś. Co się dzieje? Wlazłem. Jak to wygląda dalej? Nie, to jest już normalne wyjście. No, weź, wyjdź. Szczęście poziom alarmu nam jeszcze nie skoczył. Ja chyba jednego gnojka już naprawiły. Gdzie on jest? Sam jest, poleciał. Tutaj nie wejdziemy na razie, z tego co widzę. No my nie wejdziemy otwarcie. Boję się, że mogą być kamery. Kurde, ile to jest lutu? Weź tu, człowieku, nie wejdź. Normalnie grzech. Z tobą jeszcze nie walczyliśmy. Ej, czemu nie działa telekineza? Wypisywałem grę, wypisywałem grę. Bla 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 bla, nie wiem, nie, nie żyję. Znaczy żyję jeszcze. Łup. Do góry. Widzę, że przy niektórych mopach ta telekineza nie działa tak jak powinna. Bania. Chyba się pali. O, ty się wściekłeś. Gleba. To my się je mamy. Trochę tego było. Czyli było urw tu wejść. O kurde, ile tu jest rzeczorków. Mi powiedzcie, że tu będzie nora, to będę szczęśliwy. Ale rzeczorków. No i telekineza też na to jest świetna. Ale nas nagrodzili. No gdzie? Ale tu rzeczy. O kurde, faja. Prawie już zebrane wszystko. Gleba. Już chyba nawet nie wyzwają nowych jednostek. W teorii dałoby się tutaj normalnie farmić. Jeszcze tu. Myślę, że już możemy normalnie sobie otworzyć drzwi i stąd wyjść. Powiedzcie, że to jest nora. Proszę wybrać procedurę. Niestety nie. Niestety nie. 111 kolejne. Świetnie. Lubię to. Jedną rączką możemy używać. To jest spoko. To się bardzo przydaje. No i trochę zdrowia też mamy więcej. To tak, teraz trzeba stąd wyjść. Możemy sobie zapisać. Zapisywanie danych. Widzę, że będą dwa.
Jedno. Drugie kolory, to mnie już mniej cieszy. Kurde, pomieszałem. Szybko, bo zbuduję. Gleba. Nie mogę zbytnio tutaj nic robić w tej chwili, bo te cholery. Tam to jak walnęło. Dobra, szybko drugie. Czerwone. Widzę, że ja muszę bardziej tą stronę się bawić. Kurde. Jednego ulepszyły. W dół. Kurde. Dajcie mi spokój. Nie mogę tego zrobić, bo się stresuję. Dobra, tu jest git i czerwony jeszcze tylko. Dobra, udało się. Złaź, bo już nie mamy ammo. Wykasztaniliśmy się całkowicie. Ale to grzech nie brać. Grzech tego nie wziąć. Dobra, idziemy. Nie wiem, czy zdążymy jeszcze zrobić tą głowę, ale... Ale może, może. Tam sobie ten robocik chodzi. Nie chcę z wami walczyć, bo i tak mi już nic nie dacie. I chyba jednak ten szybszy chód nie jest taki zły też. Pomyślę nad następnym upgrade'em pod tą stronę. Pytanie, czy coś się nam stanie, czy nie? Na szczęście nie. Na szczęście nie. Nie. Jezu, człowiek się tak o te bugi boi. Porażka i dramat. Dzień dobry. Na dół, proszę. Czyli w razie czego wiemy, gdzie jest wyjście. Nadal jest słychać. No nie, porespiły się? O kurde, teraz to nie wyszło. Tylko pozamykane. Hop. Poczekamy sobie jeszcze chwilę. Ten jest najgorszy. Jeszcze żyje. Ale tylko ten ciemny. Tylko ten ciemny. Niby dobrze, bo sporo lutu, ale... No ale też nie zawsze, jak widać. Kurde, tam jest sporo jeszcze tego. Ej, my tu na górze byliśmy? Tu coś niby jest. Nie, to nie tu. Gra kanciara. Dobra, nie wiem. Nie będę tracił czasu. Nie będę tracił czasu. Tu nic, tu nic.
Sejwik jest. Dobra, świetnie. Moi drodzy, ale to by było na tyle. Głowę oddam już niestety w ostatnim, następnym odcinku, nie ostatnim odcinku. No i tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach. Ja za niewielu grał dla was, Shiro. Widzimy się już niedługo. Trzymajcie się. Hej, hej.